kilka lat temu skonstruowany, wykonany w kilku egzemplarzach jako rozwój produkowanego kiedyś w PZL Mielec samolotu Mewa dyspozycyjnego sześciomiejscowego, który z kolei był licencyjną wersją samolotu Piper. I panie Państwa, wyszedł zupełnie przyzwoity samolot szkolno-treningowy, taki, których właściwie w tej chwili się już specjalnie nie buduje. Dlatego, że samolot jest po pierwsze dwumiejscowy, po drugie o jakimś bardziej wszechstronnym zastosowaniu niż tylko akrobacja. To nie jest tylko akrobacyjny samolot, albowiem on może służyć do całego spektrum nauki pilotów i w związku z tym jest to taki klasyczny przedstawiciel samolotów, które służą do szkolenia pilotów, z tym, że szkolenie pilotów raczej jest ukierunkowane na szkolenie pilotów wojskowych. I proszę Państwa, to jest właśnie taki samolot, który w tej chwili właściwie coraz mniej na świecie się produkuje. Nowych typów w tej chwili specjalnie nie widać i ten samolot w pewnym okresie czasu miał możliwość wejść na rynki światowe.